W piątek zarząd Pilicy Białobrzegi oficjalnie ogłosił, że nowym szkoleniowcem zespołu został Artur Kupiec. Jest to trener dobrze znany w radomskim środowisku. W przeszłości prowadził Broń Radom i Siarkę Tarnobrzeg, a w rundzie wiosennej poprzedniego sezonu był trenerem Energii Kozienice. Ze środowiska tutaj radomskiej piłki i z centralnej Polski miałem takich dosyć fajnych kandydatów mocnych. Ale mówię, no znam Artura, zna jakby tutaj zespół, tak na bieżąco jest w tej lidze troszkę, jakby jeździ, ogląda, też jakby te atuty tutaj przemawiały z Arturem i myślę, że na pewno ja, jak i zarząd się nie pomyliliśmy. Prezes Pilicy podkreśla, że decyzja o rozstaniu z Mirosławem Siarą była bardzo trudna, ale zapadła po rozmowie ze szkoleniowcem. Trener Siara uważał, że formuła jego pracy z zespołem wyczerpała się. Po rozmowie z Mirkiem, tak, już wcześniej sobie po którymś meczu chyba, bodajże po Orle Wierzbica, Mirek sam założył, że po prostu jak nie wygramy w Mszczonowie, przepraszam, w Jazgarzewie, to kończy współpracę. Ja też nie jestem jakimś zwolennikiem zmian, tak, ale Mirek już było widać, że po prostu troszkę zmęczył się. Nowy trener zadebiutował na ławce Pilicy w sobotnim meczu derbowym z LKS-em Promna, który zakończył się bezbramkowym remisem. Kupiec odbył z zespołem tylko jeden trening, więc nic dziwnego, że na efekty jego pracy musimy jeszcze poczekać. Zespół znam, bo śledziłem wcześniej, czy w meczach jeszcze jak na poziomie trzeciej ligi, czy już teraz, także niespodzianki dla mnie, jeżeli chodzi o zespół, o potencjał, to nie ma żadnej. No. Do końca sierpnia otwarte jest okienko transferowe. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki i przedsezonowe plany, które zakładały walkę o awans, bardzo możliwe, że do zespołu już wkrótce dołączą nowi zawodnicy. Mówią o tym zgodnie zarówno trener, jak i prezes białobrzeskiego klubu. Do środy mamy czas, tak? I są wstępne takie propozycje, żeby jeszcze dwóch zawodników tutaj do nas doszło. Mamy troszkę telefonów, rozmawiamy, bo to mówię, zaraz się zacznie, od poniedziałku się zacznie jeszcze ten ruch. I myślę, że nie wykluczone, że jeszcze do nas dojdzie dwóch zawodników. Prawdziwy sprawdzian podopiecznych Artura Kupca czeka już w środę 31 sierpnia. Wtedy to Pilica zmierzy się na wyjeździe z Mszczonowianką Mszczonów.